No cóż, tak jak wspomniałam w materiale właśnie o kartach, które w 2024 roku już wyrotują, nie będziemy nimi grać, no duże obawy były wobec Gardevoir i jej przyszłości, która, no nie oszukujmy się, dużo straciła. Nie ma Zacjana, nie ma Kirli z Mirage Stepem, no nie ma też właśnie przede wszystkim Gardy z Shiny Arcana, ale jakoś sobie poradzono. I tutaj mamy oczywiście klasy. No, tutaj źródłem jest oczywiście, no zaraz pokażemy, lista z 6 miejsca w Regionalsach w San Paulo. Więc taka to ciekawostka, wróćmy do Open Image. Tu mamy oczywiście 3 Ralsy z Astrala, 1 z Sylwel Templesta, no i 4 Killie właśnie z Refalmentem, które pozwalają na dobieranie kart. Tutaj taktyka musiała się po prostu zmienić, no bo mamy Screamtaila, czyli po staremu, mamy nowego Fluttermarna, który może blokować Pokémony na aktywach, no atakować też może i to naprawdę solidnie, bo aż do 90 jeszcze może nakładać damage countery do 20. Mamy jeszcze Drifluma, który oczywiście zadaje 30 za każdego countera, Mimikyu jako protektora, Klefki do jeszcze skuteczniejszego blokowania abilitek, Greninja, tak jak zawsze oczywiście do dobierania kart, Manaphy i Jirachi jako osłony. Oczywiście, tak jak wspomniałem wcześniej, nie ma niestety Kirli z Mirage Stepem, to i się pojawiają Technical Machine Evolution, które pozwalają właśnie na wyewoluowaniu dwóch Pokémonów, takie właśnie w Kirlie chociażby. Mamy oczywiście Hero K-Pack zwiększającego HP o 100 i mamy jeszcze Luxer K-Pack robiący to samo, tylko że Cape akurat, wiadomo, różni się tym, że można na dowolnego, a tutaj na nierulboxowego Pokemona i Bravery Charm właśnie po to, żeby sobie na ładę też zwiększyć HP. Arten Vessel do wyszukiwania, wędki do wtasowania ponownie Nestbole, no i tutaj wszystko się oczywiście bardziej opiera nie o Nestbole, a Bady Bady Puffin, które pozwalają na wyciągnięcie Pokemonów do 70, czyli takie Ralsy, takiego Drifluma możemy z Mimikyu i Klefki. Takie Pokémony sobie możemy wyjmować, Turo mamy, żeby wziąć, Eri do dyskardowania itemków, tu mamy Heavy Balla, żeby wyszukać, Boss Ordera, Researcha, Arvena, no i Iono. Jak sobie poradzi Garda? Zaraz się przekonamy. No dobra. No to mamy już w sumie Mastera, o Jezus. A ja jestem na Utalara Bolu, ja nie mogę. Ale zobaczymy. No tutaj ten deck tak jakby jest inny względem tej gardy, która była wcześniej. Nie, pójdziemy drudzy. No, tutaj... Tutaj tak jakby jest już zupełnie inna taktyka. No powiem tak. Start? No dobra, no to możemy zacząć z Jirachiego. Fajnie by było, jakby była energia. No to byłoby nice. No dobra, aha, czarek, tak? Czy on może mi jeszcze wziąć tym odkurzaczem i to już będzie taki... To jest ciężki trochę orzech do zgryzienia, bo nie fajna ręka. Mamy tylko 9 energii w deku. Bady Bady Puffin. Na pewno jest to czarek, tak? A nie, przecież to jest Tresena. O nie. No to dupa za... No to niedobrze. Czyli wiadomo, tutaj plus jest taki, że... Oh boy. No dobra, Nestball, przynajmniej Ena, Nirards. Czy... Chciałbym użyć Arvena, ale dobra, Iona. Tylko jest problem, bo... No dobra, Bady Puffin. Klefeczki. O kuźwa, nie.
A, lepsze to niż nic, jak to się mówi. Ale Tresana, ona ma coś takiego, że może mi no nie być fajnie, słuchaj. O ja, jeszcze tu będzie chodzić ten hitsuański Bravery, który też jest które może nam tu zrobić instant knockouty, wiecie, 6 prize'ów. Znaczy ja nie wiem, czy... No to jest właśnie to broken combo. No fajowo. No tutaj widzę, że tutaj też Tresena zmieniła taktykę. To jest tyro z tych broken stuffów. Mówiąc jednak o tym, że... Jeżeli sam fakt, że tak, to jest ten cały koszmarek tutaj się pojawia. Tak, put the damage count is... Tie devo, nie! Czemu to mi się nie pojawiło? Wyjaśnijcie mi. No i wchodzi o Bravery. No. Dobra, mamy Kirlię, dobra. No nie. Wszystko jest, tylko nie to, co trzeba. Co, Eri? O, Hammer Crashing, dzięki. Dobrze, że to użyłam, no. A teraz jak mam zaatakować niby? O, sam fakt, że on ma jeszcze Quick Searcha, to jest... niedobre. Znaczy, z takimi dekami jak Tresena jest trochę śmieszna sytuacja, bo w teorii one, te deki, fajnie się rozkręcają na live, ale na żywo to ja nie widziałem, żeby ten dek, no bo ja już grałem kiedyś na Tresenę, ja grałem Giratiną, no i kurde bele, on się nie rozkręcił przyjemnie nawet. On nawet nie wziął pełnej potencjału, ale... Super, no dobra, Kirlia i co, spełniamy Counter Catchera. Dobra, jest Enter Vessel i co, wywalę to. Co teraz? Kolejne Iono. Znaczy dobra, podepniemy do tego na pewno. Zrobimy retreata na takiej zasadzie, że użyjemy klewki, tak? Że wiadomo, potem nie zaatakuje. Znaczy nie będzie. Byłaby jako kolejna. A, jest! Team Devo nawet nie jest potrzebne. Dobra, refragment też może być. Znaczy wiadomo, to jest bomba z opóźnionym zapłonem. No i se Joystas zrobimy. No dobra, sukces jest taki, że mamy jedną energię. Już nie mogę... before you do it... Ha! Stul, oje, niedobrze. Tu jest jeszcze Panic Mask, który uniemożliwia atak, jeśli się nie mylę, tak? A protect all damage? Have 40, no i to jest to broken combo.
Więc może najpierw zbijemy tego bez Panic Maska. Właśnie to jest chyba ten kiepski matchup na gardę, widzę, bo... Właśnie to jest najgorsze, że musimy się... Ja pierdolę, kurwa. Nie mamy jakiegoś odkurzacza, czy co, kurwa. To dobra, no to co mam zrobić? Arwen? No dobra, można by zagrać Arwena. No i co? Kejpunia i co tam jeszcze? No. Counterkaczar jakby mnie bardziej zbił. Tylko też bo mnie wystarczy, tak? Czy mogę zrobić retreat, dobra? Czy Ultra Ball dyskaduje? To. No i Grenidę weźmiemy, tak? Że jedno jest. Ale on mi wie, że mnie zbije. Co jest dopiero duży problem? Bo... O nie, to jest Atresana. A mnie zbije, tak? No na pewno mnie zbije, no bo już... Się ograniczy, ale jak się okazuje, chyba nie było takiej konieczności. Sporo z tych Panic Masków. Szkoda, że nie ma tam odkurzacza, bo nie widziałem odkurzacza. Ale chyba nie ma, bo to może naprawić... Ale spokojnie. Dobra, robimy tak. Refinement na... No, na ewolucję by to niepotrzebne. Jeszcze tego ograniczenia zrobić? Nie. Zagram Arwena po prostu. Ja nie wiem grać. Jest coś? O, jest! I Scream tej, zajebiście. Okazuje się, że jeszcze mam... Najśpieszniejszy jest to rząd. Opyk. No jest do tego... Escape'a. Tutaj energia. Tylko, to jest ten problem, bo to jest tak jakby maska, czyli ten raz. No to...
No i robimy. Tylko na co? No nie wystarczy mi na tą tresenę. So, możemy na tego... tego z Braverów ciuknąć. Właśnie brakuje tu czegoś do recyklingów trochę. Znaczy też problem tu może być taki, że nie będę miała jak za bardzo atakować, bo jeżeli dojdziemy do 40, no to jesteśmy w dupie. Znaczy wiem, że tego nie mogę zaatakować, ale... Znaczy tutaj jest ten cały glitch. Teraz to mamy... O, dzięki. Myślę, czy... Co tutaj jest... Tego można by zaatakować? O nie. Tutaj jednak nie. Tutaj misplay. Mogłam zaatakować Pidgeotto. Tutaj chyba poddaję grę, tak naprawdę, bo ja tu misplay zrobiłam. Bo też nie byłam pewna, bo ja już nie gram gardą. No nie, nie znam. Więc my mogliśmy zaatakować Pidgeotto, bo nie byłam pewna. Właśnie brakuje odkurzacza, żeby ściągać takie rzeczy, ale to też tutaj sobie ten deck nie jest spotykany zbytnio. Ale powinienem poddać grę, bo... On tu coś kombinuje, tak? Właśnie brakuje takich rzeczy jak... No właśnie tak z ciekawości patrzę i tutaj brakuje takich rzeczy jak odkurzacz, więc no właśnie by się prosiło o jakiś... odkurzacz. No dobra. Pozbędziemy się na przykład Pidgeotta, żeby utrudnić zadanie. No i... On chce chyba wziąć 6 prizów, bo to jest też ten cały numer właśnie. Z tym, że weźmie wszystko. No właśnie, mogłam tego. Nie byłam pewna po prostu. Właśnie to jest ten numer. Ale tak jak mówię, no te deki, one może fajnie... Ale nie przewidział... w pewnej wtopy. Ohoho. No dobra, Kirl, refragment, tak? Może tego Flushera mogę dać, ale myślę. Są rzeczy, które potrzebuję bardziej lub mniej. Mamy tego Habiba, ale tam raz. Myślę. Ajono?
Może? Co dobra, zrobimy tak. Chyba nie mogę z jakiegoś. A no tak. A jedno tak. Przecież tak mi się kończy. O, jest energia, jest! To też zgliczowało nieco. No, w sumie trzeba go znokautować, bo to utrudnia trochę zadanie. A kuwa, co z tego? Tutaj wszystkie mają panik maski, niestety, czyli niefajna rzecz. All six, lol. Aha. Ha. Tak to działa, co? Że bady puffin. To. No właśnie myślę, co tu wziąć Drifluma i tego. No, ja wiem. Nie, to jest Nestball, dobra. No, niedobrze. A, już wiem czemu, bo tutaj do pewnego momentu mogę. No właśnie, bo tutaj nie mogę tak ranić mocno. No i to często jest problem, bo jeżeli zranię, to nie mogę zaatakować, to jest takie tu gówno z tą treseną. To już i tak szlak trafia. Kurwa mać, to jest tak chujowy matchup! Bo ktoś nie po... Znaczy, wiadomo, no tak jak mówię, no te... No i dupa, no. Chujowy matchup dla gardy, jeśli chodzi o Tresenę. To jest chujowy matchup, że jasna dupa. Jeszcze te paniczne maski są... Znaczy, one potem rotują, więc potem Tresena to będzie dosłownym gównem. Ale tak jak mówię, grałem na Tresenę i ona się chujowo rozkręca w realu, wierzcie mi. No dobra, mam nadzieję, że nie natrafimy na kolejny bekodek. Tym bardziej, że no tutaj to... Właśnie też przez to, że nie ma tego odkurzacza, to jest potem problem. No a druga sprawa też jest taka, że wiadomo, no potem... Znaczy pójdziemy znowu drudzy, żeby właśnie zrobić to, co powinniśmy zrobić. Właśnie brak odkurzacza trochę by się No przydałby się odkurzacz. Aaa, mulligan. Akurat w gardzie, no, tym bardziej na takie panik maski. No bo wiecie, no to... Znaczy, jemu i tak się udało zrobić tych 6 prize'ów, no a zdarza się, że nie ma panik maska, albo coś tam. No ale, wiecie, skoro Tresena jest dobra, to czemu nie ma go w jej mecie, tak? Bo to też musi się rozkręcać, a... Wiadomo, no teraz też... Znaczy, teraz chyba się też lepiej rozkręca dzięki Puffinom, więc no to jednak z drugiej strony...
No dobra, ach. No dobra, już jest lepszy matchup. I fajnie, tylko... No, kurwa, gdzie jestem? Energia, kurwa. O, Charizard. Ale jest body puffin, jest impreza. Że my... Fusher Mara damy. A nie, kleszki, bo on może ewoluować. No dobra, Heavy Ball. Aha, jest jedna Kira, jedna energia. Nie, no nie tak jak... Wyobrażałam to sobie, kurwa, inaczej w sumie, tak naprawdę. Nie no, kurwa! Czemu Garda mnie nie lubi? Czemu? Może ta gra mnie nienawidzi, no. Ale widzę, że to jest system mieszany. Dobra. Ale błagam. Jak to jest, że... No jak to daje, że to mnie nie lubi, no. No niedobrze, jeszcze Rotom Nest Ball, no nie, kurwa, nie. A nie Lumineon? Myślałem, że będzie Rotom. Zmarnowane trochę. A może nie. Ale zazwyczaj robię Rotoma, a nie Lumineona. Bo jakbym już uparła się na Lumineona, to raczej prędzej bym... Dobra. Atko boska, pamać. Dajcie mi... Że energię, no. No to do dupy, kurwa. Gdzie jest energia? 9 energii, nic... I nic, kurwa? No nie. A to już jest niedobrze, powiem. No dobra, tu scenario to jest też taktyczne. Że scenario jest bardziej, jeśli się nie mylę, bardziej na te kontrole, ale aczkolwiek też można tak zrobić. No i chyba tak się zrobił. No jak na przykład, o, wzięliśmy sobie tego Lumineona, a potem miał go ponownie użyć. Ale why? O, on też w dupie, tak? Dobra, mamy Ayono. Już nie, no, zanim Ayono użyje, to może najpierw Kirlia. To wyrzuć C. Garda. A może Arwen? Dobra, Arwen będzie po Erten Vessel i może... Po to. No i w sumie Erten Vessel po pyk. Greninja. Ultra Ball. Energia i tam... Eri? Ja sobie poszukamy Kirli, tak? No, ja potrzebuję Kirlia. Żeralca wywalę, o. Ale dobra, Garda.
Lapasa nie zrobię, ale zrobię sobie tego Flushermarna. O nie, powinny być klewki, ale dobra. O, ja. Misplane. Kurwa, misplane. LOL! A miały być klewki! Ale nie fart! O ja... Ale jestem noobem, jeśli chodzi o... Garde War. A. Ale noob ze mnie! Ale noob! Ale żenie noob! Ale ze mnie noob! Kuwa! Ale ze mnie musiał być nubek. No nie. Ale ze mnie nub w gardę włożę. Tak, to było chuj nieprzemyślane. Okej, okay, mówmy się. Ale rzeczywiście nie umiem grać Guard of War. A, no to dobra. Frightment? Bo pufy, dobra. Scream to jest znowu w prizach, okej. Okay. Ale mamy pana Drifluma. Aha. Zrobię counter catcher na... Na co? No, na już na naładowanego. Charmeliona, retreat, pyk, pyk, pyk. Ayuno. Może nie? Zobaczmy. As. A czy może się okazać, że będę musiała... A, dobra, może nie. O, może zrobię jednak nie, counter catcher jednak w chuj, w Lumineona. A muszę przyznać, że to było nubowe zagranie. Ale ze mnie noobside. Ale ze mnie noob! To jest przepiękne u mnie fikołek. O nie, z bossem i gordo, nie! Oj, właśnie, o to tym. Właśnie, to jest chyba jeden z większych problemów, jaki tutaj garda napotyka bardzo często, mianowicie. Właśnie to, że. No, ten odkurzacz. Kurzacz? No. I to jest duży problem akurat, jaki tutaj ten build napotyka. Jak ma już się już odkurzacz, to już jesteś w koziej dupie.
A, to tutaj pisze, że tu basicowe Pokémony nie mają abilitek, czyli klewki by dużo nie pomogły, jeśli o to chodzi faktycznie. No bo niestety te Pokémony. No. No cóż, klewki. No gówno się przydają, jak się okazuje. Zagramy Lurolda. No, gówno się przydają, jak widać. A, bo tutaj jest tylko na psychiczne energie. O, czyli tutaj jest błąd? A to jest fuck up. No niedobrze powiem. Mogłam dać tego Ralca, ale też wiecie. O, się to jest. O, kurwa, nie. No niedobrze. No tutaj mocno. Sprawa jest zjebana. Tak, nie dość, że ja nie umiem grać, a ja no to jeszcze. No nie wiem, Arwena bym sobie zdecydował. No tutaj. No, zjebałam sprawę. No tak, sprawa się rypła. Jest energia. Jak bardzo mogę? Udało mi się, nie. No jednak, nie, przeciwnik wygrał już, nie. Mogłam Arwena wziąć. Czyż też bym nie dobiła Pidgeotta, kuźwa. Więc no, nie udało się. Znaczy, ten deck jest dobry, tylko tu jest faktycznie. No, zmieniona tutaj jest taktyka i. Zresztą faktycznie to jeżeli. No i tutaj ja bym dodała odkurzacz osobiście, bo. No. Widzicie, jak to działa.